Witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was ponownie na tematykę wczepów na jaskółczy ogon przelotowych, ale wykonamy to na pilarce taśmowej. Lecimy. Jak wiecie, uwielbiam pracę narzędziami ręcznymi i te narzędzia, którymi się posługuję, spokojnie dałyby sobie radę z tak grubymi materiałami, tak twardymi gatunkami drewna, ale chyba aż takim hardkorowcem nie jestem i pokażę Wam, jak wspomóc się i wykorzystać jakby narzędzia, maszyny stolarskie, czyli właśnie pilarkę taśmową. Ale zanim przejdziemy na maszynę, chwilę trasowania, zmierzę tylko grubość tego materiału i przeniosę sobie to na jeden z elementów. I oczywiście trzeba się drodzy zastanowić, jakie te wczepy robimy, jaki podział, może tak. To oczywiście zależy już od naszego projektu, od naszej głowy, od naszych pomysłów. To jest gotowe. Do podziału tego naprawdę polecam po prostu cyrkiel, tylko taki oczywiście, który po pierwsze będziecie mogli sobie, nie wiem, nawet doostrzyć. Ja ten cyrkiel przeostrzałem i zrobiłem większe szpice. Taki cyrkiel, który porządnie zablokujecie, on nie drgnie Wam w momencie przekładania go. Teraz tą ściankę górną musimy podzielić przez nieparzystą liczbę. Na początek zmierzę sobie tą deskę. 174 mm. Kalkulator w dłoń. 174 dzielone przez, powiedzmy, 7. Niecałe 25 mm. I no taki kawałek ustawimy, no i zobaczymy, czy to się nam zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Za mało. Tak, żeby było widać otworek. Dwa, trzy, cztery, 5, 6, no i 7. Jest gotowe. Jako, że tutaj mam do czynienia z drewnem twardym, wystarczą wczepy, które będą rozchylone o 8 stopni i też takie zaraz narysujemy. Długopis może być, czy też ołówek, długopis będzie może trochę lepiej widać. Wkładam w ten otworek, który przed chwilą wykonałem cyrklem. Wywalamy tą na zewnętrzne części. Wywalamy to. I zostawiamy raz, dwa, trzy. I teoretycznie z tak wytresowanym elementem można byłoby już pójść na pilarkę taśmową. Ale proponowałbym jeszcze dodać prostopadłe linie na jednym boku. I rozcinanie pierwsze, ale zanim to zrobię, sprawdzę sobie tylko kątomierzem, jak jest ustawiony stół. Około pół stopnia mam różnicy i tu by się zgadzało. A teraz muszę ustawić stół minus 8 stopni. Dobra. I myślę, że tak bym zostawił już to. I teraz nie zostaje nam nic innego, jak chwilę pociąć. Oczywiście nie mogę przekroczyć tej linii i staram się też nie wychodzić za linię długopisu czy ołówka z części odpadowej do moich wczepin.
Łatwiejsza część za nami. Prostuję z powrotem stół na zero. Sprawdźmy tylko, czy to wróciło do tego, co było. Jest ok. Zaciskam, blokuję. No i teraz. Tutaj niestety moja pilarka nie ma pochylanego stołu w drugą stronę, więc przygotowałem sobie taki prosty szablon. Stolik, który jest pochylony pod kątem 8 stopni. Jeszcze tylko sprawdzę, czy aby na pewno. Myślę, że chyba dobrze. Więc wyłączę. Więc muszę się tutaj nim wspomóc. Już Wam pokazuję, jak sobie to wymyśliłem. On jest wsunięty. Tutaj mogę teoretycznie go gdzieś zablokować, tak żeby był on równolegle oczywiście do tego mojego stołu, a żeby tą równoległość uzyskać, wystarczy docisnąć go do przykładnicy i już mam to gotowe. Tutaj materiał mam trochę grubszy, więc muszę podsunąć trochę prowadzenia w górę. I wszystko gra. Niby. Zauważcie teraz tylko, że nie mam niestety prowadzenia. Nie mam przykładnicy. Materiał może się ruszać w dowolną stronę, a przecież te posunięcia muszą być idealnie równoległe. Dlatego też wezmę taką szynę mocowaną na materiale. Kiedy tylko ustalę, w którym miejscu to ma być, szynę dociskam. Sprawdzę tylko równoległość, znaczy prostopadłość tej szyny, czy na pewno jest wszystko ok. Lekka korekta. Dobra. Teraz docinamy dwie zewnętrzne części, tak na szybko. I wybiorę jeszcze zgrubnie na kilka żazów te dwa miejsca. Po nacinanym, przygotowanym elementem możemy wracać na stróbnicę. Zacznę od wyczyszczenia brzegów. Tutaj piłę japońską w dłoń. I tutaj praktycznie tych płaszczyzn nie ma co nawet ruszać, one są czyste po cięciu taśmówką,
możemy się skupić na wyczyszczeniu i dociągnięciu do linii tych miejsc, ponieważ tutaj sobie zostawiłem lekki nadatek, więc ustawiam to prostopadle, dłuto w rękę, pobijak i jedziemy. Teraz bierzemy się za czyszczenie tych miejsc, dłutko w rękę i wycinamy to wszystko jak leci, oczywiście żeby nie poniszczyć zewnętrznych części. Pierwszy etap prac gotowy. Jeśli jesteśmy zadowoleni z efektu, przechodzimy dalej. Musimy teraz odrysować na drugim elemencie kształty naszych jaskółczych ogonów. Kładziemy. Możemy się tutaj wspomóc jeszcze jakimś ściskiem, no bo w tym momencie nam to wszystko jeździ. I potrzebujemy jeszcze zachować kąt prosty w tym miejscu, żeby to połączenie było prawidłowe. Więc możemy sobie wziąć jakiś inny element. Kiedy to ustawimy, jest wszystko ok. Jeszcze trochę. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Ołówek w rękę, wystarczy, jeszcze raz sprawdzę, ołówek w rękę i wystarczy odrysować te elementy. Jest ok. Wszystko gra. Od razu zaznaczmy sobie, że to tym razem wylatuje, żeby się nie pomylić. Znacznik mam nadal takiej samej grubości, bo te elementy są
z tego samego kawałka wycięte, więc to na pewno grubość mi się będzie zgadzać. Mogę przetrasować sobie to miejsce. A na taśmówce kolejny element w moich rękach. Klin 8 stopni, ponieważ teraz tutaj wycięcia również będą wykonane pod kątem 8 stopni. Wystarczy przyłożyć klin do naszej przykładnicy równoległej i przesuwać w ten sposób materiał wraz z klinem. Oczywiście nie mogę przekroczyć linii tym razem. To jest bardzo drastyczny moment czy punkt. Jak je przekroczę, no to całe połączenie leży, ponieważ będzie luźne. Więc wszystko dobrze, byle nie przekroczyć tych linii. Nie zostaje nam nic innego, jak zacząć to czyścić. Wyczyszczone teoretycznie powinno pasować. Z tego co widzę, jest zrobione naprawdę ciasno. Nie wiem, czy nie za ciasno, ponieważ miejsce na klej też by się tutaj przydało, ale wiecie co? Młotek w rękę i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie rozwalę tych
bocznych części. No, oczywiście muszę tutaj patrzeć, żeby zachować kąt prosty, bo jak zejdę z kątem, no to się może to rozlecieć. Jest ok. Chyba będzie dobrze. Myślę, że jak na wbity element, bez kleju, bez dociskania, to jest naprawdę nieźle. W jednym miejscu widzę, że trochę za dużo dłutem podebrałem. Mój błąd. I przez to, że te deski były, to były takie końcówki, dębiny. Jak widzicie, dużo bieli. Jeden mały wypadek się zdarzył, gdzieś tam pękło. No ale to też można tutaj wkleić. Ten element pasuje, więc... Jeśli będę chciał to naprawić, to nie ma najmniejszego problemu. W tym momencie nawet bez kleju to połączenie już jest bardzo mocne i wytrzymałe. A jak to skleję, to będzie nie do rozwalenia. Można wtedy tylko brać piłę, żeby to rozłączyć. Ja, jak zawsze, szczerze polecam takie prace ćwiczebne do tego, żeby wykonywać takie połączenia i ciągle doskonalić swój warsztat umiejętności. Te połączenia już niedługo zobaczycie w kolejnej naszej realizacji. A ja już dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!